Dzień dobry, witamy na festiwalu Afera Kryminalna, którego organizatorem od 10 już lat jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku oraz Gdańskie Wydawnictwo Oficynka. A w tym roku nie możemy spotkać się z Państwem niestety w gdańskich bibliotekach, dlatego spotykamy się korzystając z nowoczesności, współczesnego świata, z takiej właśnie techniki. A naszym gościem jest pan Mariusz Czubaj. Dzień dobry, panie Mariuszu. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Lekko sobie pana sprofilowałam, ale tak bym powiedziała utalentowany pan Czubaj, a jak dorzucił jeden z, ze znanych i bliskich mi osób, patrząc na notkę bio, biograficzną, multi-Czubaj. E, Która wersja się panu podoba? No, ja wiem, czy któraś mi się jakoś szczególnie. No tak, ale no, ma, multi. No, no to trochę tak. No, dzie, trochę się działo w moim, w moim życiu tak <laughs> i dzieje tak. Także tak powiem zawodowo, więc, więc, więc no, staram się sam ze sobą nie, nie nudzić. To trochę tak zmieniam tam od czasu do czasu. Trochę karata, tak? Jak się znudzi karata, to trochę O nie, nie, nie. To, to nie nie. jest kwestia, to nie jest kwestia znudzenia, tylko ja cały czas trenuję, tylko ja teraz trenuję bardziej tak mentalnie, mhm. muszę powiedzieć. Ale jakbym się spotkał teraz jeszcze jesteśmy ostatecznie w Gdańsku, bym się spotkał z kolegą po fachu moim. Tymonem tymańskim, to jeszcze moglibyśmy tutaj jakieś kata zaprezentować, albo coś tutaj. Jak, 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 no. No z Tymonem, no on jest, on z Tymonem jest... to raczej, ja nie wiem, czy on też. Tak, 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 tak od, wielu o kurczę, no, od wielu lat. No kurczę, to coś mi umknęło. Od wielu lat. No bo jest... to, że zagracie razem, to jest dla nie, mnie. Nie, zaawansowany ket to jest w takich sprawach. Ja to bym nie chciał razem grać z Tymonem, bo mi przypierniczył po prostu tam gdzieś tego. Jakbym tam jakieś fałszywe dźwięki. Z... Tymon jest taki zadziorny? Zagrał. Tak? E, ale mógłby przypierdniczyć. No. Panie Mariuszu, a tak mówiąc na poważnie, po profesorsku, bo jednak tytuł zobowiązuje człowiek renesansu, żeby tak już każdy miał coś dla siebie, aczkolwiek myślę, że woli pan luźniejsze formy. No ja nie przepadam za tymi no wie, wszystkimi. Właśnie, jest to nie, nie, nieliczny wyjątek, bo raczej ludzie lubią sobie te tytuły gdzieś tam podkreślać, ale ja tak z kronikarskiego obowiązku, doktor habilitowany, profesor SWPS. Chyba, że się coś zmieniło. Nie, wszystko ta afiliacja jest taka, jak tak. należy. Tak jest, wszystko, 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 wszystko jest tak. No nie przejdę na katolicki Uniwersytet Lubelski, ponieważ e, tam są inni profesorowie. No tak, rzeczywiście nominacje odebrali niedawno, także zostawmy na razie. To nie są może tematy, które nas dzisiaj szczególnie interesują, bo my dzisiaj będziemy się obracać wokół Rudolfa Hańca. A jak pan powiedział, czy napisał, związek z Rudolfem Hańcem uważa pan za udany. Bardzo się cieszę. No, ja też się cieszę. Autor powinien od czasu do czasu mieć jakąś krztynę satysfakcji, Prawda? jeżeli w dodatku pisanie o bohaterze nie jest dla niego jakąś mordęgą, tak? i karą. I karą, wszystkim. tak. Albo jakimś takim błędem młodości, bo na przykład podpisał umowę na 60 tytułów i potem musi to tam, prawda tam a tu już tytuł 14 a ten bohater ma 76 lat a tam do 60 to ile on tam będzie musiał to chyba w Gruzji będzie musiał mieć jakiś gruziński gruzińsko arm tego, wiek żeby, żeby... Żeby, żeby, żeby działać. Nie no, no w, w porządku, napisałem sześć powieści z tym jednym bohaterem. Jak to mówię, sześciopak to jest coś, czego trenując karate nigdy się nie, nie dorobiłem. A co to jest swoją drogą, sześciopak? No taki kaloryferek mieć. Aha, ja myślałam, ten, że to jest jeszcze też w terminologii a coś. Nie, nie, mieć kaloryferek, to to, to tutaj wiem. chodzi o tak, muskulaturę, tak? to więc mówię tego sześciopaka. sześciopaka. Się nie dorobiłem, raczej należy do stworzeń obłych, stworzeń obłych, opływowych obłych. Ale sześciopaków Pan nie unika. Nie, 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 broń Panie Boże, ja bardzo sobie cenię, muszę powiedzieć, złociste, złociste trunki. I, Podobnie i, jak bohater zresztą. Tak, tutaj jesteśmy dość bliscy sobie znowu, ja i Rudolf Heinz, obaj też właśnie <grym> trenowaliśmy karate w związku z tym. Czy trenujemy? Ja mentalnie zresztą cały czas, i tak jak mówię, bo to jest najważniejsze, jak człowiek jest, już ma ten stopień mistrzowski, to przede wszystkim, no,

Uważność, koncentracja to jest najważniejsze. Ciało to tylko dodatek. E, oczy, ale oczy są ważne, prawda? Atomi. Jak już ciało jest nieruchome. No, to... wiadomo, tak. No, ale mówię, Sześciopak to też podwójna trylogia, a trylogia jest taką miarą powieściową w polskiej, polskim pi piśmiennictwie. No to czego mam chcieć więcej? No Zrobiłem, narobiłem się, zrobiłem. Dziękuję bardzo. No. Nie, nie, jeszcze nie, panie Mariuszu, jeszcze trochę pana potrzymamy. Mam nadzieję, ku uciesze naszych odbiorców. Mojej własnej. Przyznam szczerze, że świetnie mi się czytało, choć z taką smugą cienia tę ostatnią pana powieść. Gdybyśmy się mieli cofnąć w czasie. A jak się pani słuchało ostatniej piosenki zespołu Perfect? Która to była ostatnia? No teraz nagrali. A to ja jeszcze nie znam chyba. Taką już naprawdę, naprawdę, naprawdę pożegnalną nagrali piosenkę. Final Countdown? Ja nie chcę z tego nawet słuchać, boję się. Dobra, to nie słuchajmy. Dobra. Chyba nie ma nawet tutaj, także. Nie, ale boję się, boję Do... się, boję się. Nie chcę sobie, nie chcę sobie tych wzruszeń dostarczyć. To się cofniemy w czasie w takim razie. Będzie Proszę przyjemniej, będziemy 10 lat młodsi. Odpowiada Dobra. to panu? Właściwie 10 z lat. tak? No właśnie, tak. bo to chyba ponad no. dekadę pan tworzył tego hańca. No tak, bo to był rok 2007. 2007 na pewno, ponieważ pierwszy Heinz ukazał się w roku 2008, czyli powieść 21-37 yy, i ona ukazała się w tym samym roku, w którym ukazała się absolutnie moja debiutancka powieść, czy współpowieść, bo napisana wspólnie z Markiem Krajewskim. Ale ja samobójców. Te dwie książki w zasadzie powstawały równolegle do, do, do siebie. Tak? Jedną sobie tam właśnie pisaliśmy wespół, zespół, a tą drugą sobie wymyśliłem, wymyśliłem sam. No i to jest, to jest zawsze no, takie takie. Szczególne doświadczenie, jak trzeba wymyślić tego nowego e, bohatera, no. ponieważ potem parę razy mi się zdarzyło, to, tak, też jakichś in, innych nowych bohaterów tam e, 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 tworzyć. To jednak jest, mimo wszystko, zupełnie, zupełnie jakby, inny skok. Na tę głęboką wodę, choć on za każdym razem jest skokiem na głęboką wodę, niż mimo wszystko pisanie trzeciej, czwartej książki z tym samym bohaterem, no bo wtedy człowiek ma już jakoś ten świat ustawiony, te klocki w jakimś tam sensie już są gdzieś tam, prawda, porozrzucane. I z tego punktu widzenia, oczywiście, jest, oczywiście jest, 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 jest łatwiej. A tutaj trzeba tak wy, wy, wykombinować, wykombinować od, od od początku, tak? No więc przyjąłem sobie kilka takich założeń wstępnych. No założenie wstępne, pierwsze na przykład, było takie, żeby to jednak był mężczyzna, bo do dziś nie bardzo wyobrażam sobie, bym mógł napisać powieść którego bohaterką będzie bohater, której bohaterką będzie bohaterka. A to ciekawe, a dlaczego nie? No dlatego, że niezależnie od tego, że wydaje mi się, że coś o kobietach wiem... To, to, to może właśnie z tego powodu, że coś o nich wiem, to, 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 to tym bardziej mi się wydaje, żebym żeby, żeby, żeby nie, nie, nie mógł, bym nie umiał. To znaczy, jednak, znaczy. Oczywiście umiałbym napisać powieść o e, kobiecie, która byłaby chłopem. To znaczy, jeżeli ta kobieta byłaby sprowadzona tylko do odgrywania jakiejś roli mhm. zawodowej, na przykład miała być policjantką, powiedzmy sobie. Tak jak tutaj, na przykład. E, tak, pojawia się Sylwia. Powiedzmy, tak jak mhm. tutaj, ale. Generalnie skupiamy się na robocie, prawda? Mm. Skupiamy się na robocie, skupiamy się na jakby jej e, 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 profesji i w znacznej mierze do tego ten świat e, 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 ograniczamy. To nie ma problemu, to nie ma żadnego problemu. Ale tak, żebym jakoś no, bardzo bym się bał, to znaczy, że to jednak byłoby fałszywe, nieszczere. E, 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 nie, nie mam powodu, żeby. żeby, 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 żeby jakby to poruszać się po takim gruncie, w którym, w którym, w którym czułbym się niepewnie. Tak, 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 tak. Emocjonalnie, psychologicznie i, i tak dalej, i tak dalej. A może to wynika z tego, panie Mariuszu, że gdzieś tam mamy takich bohaterów ikonicznych w literaturze. Pewnie to był Chandler, jak się domyślam u pana, Philip Marlowe. Którzy gdzieś tam się wciskają w naszą pamięć i to jakby nawet podświadomie szukamy, czy dążymy do takiego bohatera, który gdzieś tam jakoś odznaczył się w naszym życiu. Mm, to... Czy tutaj zupełnie nie, nie, nie było żadnych skojarzeń? Nie no, oczywiście, że w tym sensie są skojarzenia, że no czym ta, ta skorupka ta, tak, na, 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 nasiąknie i tak dalej, i tak dalej. No więc ja rzeczywiście jestem bardzo związany z taką tradycją tego, co my nazywamy czardy, czardy kryminałem, czyli właśnie tą taką tradycją amerykańskiego kryminału firmowanego przez Chandlera, Dashila Hameta, Rosa Macdonalda, Johna D. Macdonalda, można było parę jeszcze innych doskonałych nazwisk tutaj, tutaj, tutaj e, e, wymieniać, no ale ten Chandler niech będzie, niech będzie jakoś tam emblematyczny. E, Przy czym w moim przekonaniu, tu raczej mniej nawet chodzi o tego Filipa Marlowa, e, jakby z mojego tak punktu widzenia, a bardziej chodzi o pewną atmosferę, który, pewną aurę, która jest wytwarzana w tych e, 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 amerykańskich powieściach noir. Tak? To znaczy taką, taką aurę, którą ja trochę tak, tak, tak roboczo mógłbym określić e, mianem takiej, takiej e, gęstości czy zawiesistości świata właśnie. Tak? E, e, i takiej gęstości i zawiesistości, która sprawia, że ten świat jest trochę brudny, trochę lepki, nie do końca przyjemny na pewno, na pewno taki, który nie daje nam takiego komfortu bycia w nim jakiejś przyjemności. Nie jest to spa. To w czym, się, w, w czym się znajdujemy. Krótko mówiąc, jak kończymy czytać taki porządny Kryminał Noir, to powinniśmy mieć trochę takie, 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 takie po, poczucie, że coś nas obryzgało, coś nas tam obryzgało. Może takim czymś takim, takim niewidzialnym lepem, w gruncie rzeczy. Tak? Trochę czymś takim. Jak to się odczuwa, kiedy po długiej podróży wysiada się z jakiegoś środka lokomocji, pociągu, autobusu, czegoś takiego i czujemy na sobie takie, no, Długo niezeskrobywany brud, takie prawda? Takie coś, jakim... chociaż nie widzimy go, tak, tak, tak prawda? Tak, bo tak. to jesteśmy to samym. Ja takie... Tak, jesteśmy tym w, jakim, w jakiś sposób nasiąknięci. I troszkę podobnie działa Kryminał Noir i, i, i jakby ta, to, to, ta, ta gęstość, tak pojęta gęstość jest mi bardzo bliska, tak właśnie i y, 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 y to sobie przede wszystkim cenił. No a że bohaterami w tych, w tych, w tych powieściach są mężczyźni, y, y, to jest jakby osobna w moim przekonaniu historia i można by było na, 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 na to jest na inną trochę y, 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 rozmowę, jakkolwiek, jakkolwiek współczesna taka a, zwłaszcza amerykańska krytyka e, kryminału, zwłaszcza z, z, takiego, z, z, z nurtu e, krytyki e, e, feminologicznej i krytyki gender, raczej na tych autorach typu typu e, e, Chandler e, czy, 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 czy Hamet, no, może nie tyle nie zostawia suchej nitki, e, ale w każdym razie bardzo krytycznie podchodzi do tych męskich kreacji, tej, tego te, macho, macho, ma, ma Maczyzmu, ma ma jakby w tych powieściach. E ale mówię, generalnie chodzi e mi tylko o to, że zdecydowanie nie, nie lubię udawać. Nie lubię udawać, w związku z tym o wiele łatwiej było mi stworzyć bohatera mężczyznę. O wiele łatwiej było mi stworzyć w dodatku bohatera mężczyznę, który będzie z grubsza moim rówieśnikiem. On tam jest o 2 czy 3 lata starszy, mniej więcej tam ode mnie, ja już nawet nie pamiętam w tej chwili, gdzieś to jest napisane, ale, 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 ale szczerze powiedziawszy nie wiem. Ale chodzi zwyczajnie o to, że tego rodzaju koleś będzie w jakimś sensie nasycony podobnymi doświadczeniami generacyjnymi, mm -hmm. którymi ja jestem nasycony. Mówiłem o tym stosunkowo niedawno, ale żeby to Państwu w jakiś sposób też, też, też zilustrować. Tak? Jakiś czas temu miałem przyjemność konsumować jakieś tam te, jakiś tam obiad w towarzystwie trzech. Pisarzy, nawiasem mówiąc, wszyscy napisali wszyscy pi, na, napisali powie, w swoim życiu powieści kryminalne, a niektórzy się w tym tylko specjalizują, to znaczy w towarzystwie. Wojtka Chmielarza, Zygmunta Miłoszewskiego mm -hmm. i Marcina Świetlickiego. To bardzo zacne towarzystwo. No, zacne towarzystwo, ale akurat tak się spotkaliśmy. I pamiętam, że to było też osobliwe, dlatego że Wojtek z Zygmuntem rozmawiali o grach komputerowych i konsolach, a my ze Świetlickim rozmawialiśmy o jakichś jakich winylach, które tam gdzieś tam widzieliśmy albo chcielibyśmy, chcielibyśmy kupić. I niech ta historyjka będzie historyjką dotyczącą właśnie znowu pewnych doświadczeń generacyjnych, mm -hmm. tak? Jako człowiek, który w życiu nie trzymał konsoli, naprawdę, uwierzcie mi Państwo, yy, nie mam o tym zielonego pojęcia. Gdybym chciał stworzyć bohatera, który byłby 10 lat, 15 lat młodszy, musiałbym go nasycić takimi... Ja oczywiście bym się dowiedział, bym to sprawdził, wziąłbym tę konsolę, ale po co? Nie widzę takiego powodu, tak? Nie widzę takiego powodu. No, co dalej? Na przykład, no na przykład pomyślałem sobie, niech to będzie policjant, niech to będzie policjant, bo z grubsza, jeżeli tworzymy serię powieściową, to w tej serii powieściowej bardzo często, tak się dziwnie składa, policjanci zajmują się rozwiązywaniem spraw kryminalnych. Nie księża jeżdżący na welocypedzie tak jak w Sandomierzu, prawda, e, bo to nie oni są raczej od tego. Czy to nie ksiądz Mateusz był dla pana jakimś wyzwaniem? No jakoś wyzwaniem. tak wyjątkowo nie, wyjątkowo nie, tylko policjanci. Są od tego, prawda? I parę jeszcze innych, by tak powiedzieć, dyscyplin można by było tutaj przywołać. No ale jeżeli ktoś chce się seryjnie zajmować tego rodzaju robotą, to niech będzie uprawdopodobnione, że to jest właśnie taki człowiek, prawda? A cała reszta to są rozmaite dodatki, prawda? Łącznie z tym, że tu górny śląsk się pojawił, łącznie z tym, że. Ten mój bohater jest profilerem czy profilerem, jak, 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 jak Państwo wolicie. I, I o tyle to jest ciekawe, że no ten fach dzisiaj w zasadzie spowszedniał, ale wtedy, kiedy zaczynałem pisać w zasadzie był nieograny. Akurat tak się składało, że zupełnie równolegle takiego samego bohatera tworzyła Kasia Bonda e, Huberta Bejera w swojej tej pierwszej serii powieściowej. Oboje nie mieliśmy o tym zielonego o istnieniu swoich bohaterów. Zielonego, zielonego pojęcia, ale też nikogo więcej by tak powiedzieć nie było, no. nikogo więcej tutaj nie było, tak. No i oczywiście ten fach też spowszedniał, podobnie jak i spowszedniał kryminał, no, bo, 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 bo skoro cofamy się do tych bardzo zamierzchłych czasów, to ja powiem tak, że oczywiście z jednej strony to to jest w zasadzie, no co to jest, no, co to jest 12 lat, prawda? Czy tam 13 lat? Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, co zdarzyło się polskiemu kryminałowi, w ogóle tej literaturze w Polsce, tak? jeśli chodzi o takie znaczenie tego, tego gatunku. To jest szybka winda w górę, rzeczywiście. No, to bo to jest... te żywe można by powiedzieć. Tak, tak, to jest jakiś taki właśnie mhm. super-ekspres, który pomknął, e, 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 pomknął w górę. Wie, wie, więc z tej perspektywy to te 13 lat, to w zasadzie to są takie lata świetlne, no, gdyby tak na to spojrzeć. A gdyby gdy pan zaczynał pisać kryminały, czy wtedy jeszcze ten gatunek też był traktowany tak trochę jak piwo bezalkoholowe, to tak? mrugnięcie okiem, że to jest taka literaturka, raczej kategoria B? To już się powoli kończyło, ale tak. Zwłaszcza jeżeli chodzi o polski rynek, na którym w gruncie rzeczy był krajewski i potem długo, długo, długo nic, prawda? To znaczy sukces Marka Krajewskiego. Niewątpliwie stał się takim zaczynem, prawda, takim, takim, taką iskrą, która spowodowała też no, wybuch tego polskiego kryminału, tak? Głównie spowodowała to, że polscy wydawcy zobaczyli, że być może warto wydawać polskich pisarzy, tak? I w jakimś sensie. I zaufać i w nich inwestować. Yy, 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 yy. ale, ale tak, to oczywiście to był taki jeszcze moment, kiedy to był gatunek, powiedziałbym, mocno niszowy. Mm. Tak? mocno niszowy też i w takim w znaczeniu, takim względzie, że w zasadzie pisano o nim cały czas dość. Yy, 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 może, może, może niechętnie to już pewna przesada, to już bym przesadził, ale w każdym razie no, niewątpliwie nie tak często, jak to się zaczęło zdarzać jeszcze tych kilka lat później. To był w zasadzie taki podziemny jeszcze gatunek, a na pewno nie mainstreamowy, tak jak to jest dzisiaj. Więc zupełnie inne czasy, zupełnie inne. Czas. Chciał pan pisać powieści, czy chciał pan pisać kryminały? E, mm. Chciałem pisać powieści, które będą kryminałami. Mhm. E, mm, e, I. No, i, i, i bardzo długo też byłem takim ultrasem, że tak powiem, gatunkowym, w tym sensie ultrasem gatunkowym, że no z oczywistych względów, kiedy człowiek coś zacznie robić, no, stara się jakoś. Uzasadnić to swoją obecność obecność w świecie. W związku z tym tę moją miłość do kryminału podkreślałem, podkreślałem na każdym możliwym kroku. I ona w zasadzie mi nie przeszła, jakkolwiek jako czytelnik, tak trochę ostygłem, muszę powiedzieć. O wiele mniej czytam mm. w zasadzie bardzo rzadko czytał kryminały. No, przynajmniej w porównaniu z pochłanianiem tych metrów tej literatury w, 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 tych, tych no, kilkanaście, kilkanaście lat. Czyli kilkanaście zmęczenie lat, materiału trochę t, tak? Temu. Trochę zmęczenie, ale, ale też jakieś takie. Y, można to oczywiście zrzucić na karb starości no, nadciągającej, ale, ale, ale też takie jakieś przekonanie, że trochę się jakby ten, ten rynek przegrzewa. Mm -hmm. To znaczy, że e, ma, 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 mam, mam poczucie, e, że ilość tej produkcji kryminalnej niekoniecznie e, idzie w parze z jakością. Tak? Ale ja myślę, że to nie dotyczy tylko kryminału, że w ogóle mamy jakąś nadprodukcję literatury, Proszę zobaczyć, ile ludzi pisze książki, a ile z tych książek naprawdę gdzieś tam nam zostaje w głowie, nie wiem, w duszy, w sercu przechodzi do, do historii? No to jest inna zupełnie, to jest zupełnie inna e, e, sprawa, prawda? Nie mówiąc o tym, że w gruncie rzeczy to też jest ciekawe rynek powieściopisarski właściwie stał się dodatkiem do, do, do rozmaitych innych sektorów e, 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 książki, tak? E, e, Głównie, głównie opanowanej przez rozmaitych celebrytów z różnych branż, którzy za jakiś punkt honoru i swojego PR-uważają, że przynajmniej jedną biografię w życiu to należy, prawda, tam. Po, po, muszą mieć w swoich... A nawet jakimś... gdyby nie biografię, to przynajmniej książkę kucharską. A przynajmniej książkę kucharską, a przynajmniej jakąś książkę wspomnieniową z wycieczki do albo, prawda, tamtego pasjonującej górskiej wyprawy do i tak dalej, i tak dalej. No więc, więc tak naprawdę powieść to jest tyle. Taki dodateczek do tego, co to tam, co, co tam na tym rynku księgarskim w tej, chwili, w tej chwili jest. Więc to też jest troszkę inna Historia taka, która powieście pisarzy raczej może nauczyć pewnej pokory e, e, tutaj. Ale mówię, ja też patrzę na rozwój samego kryminału i jakoś tak. No, nie, nie zachwycam się szczególnie, nie zachwycam mhm. się szczególnie. Mam tych kilku swoich sprawdzonych autorów, to ich zawsze czytam. prawda? Czyli skandynawska literatura? Nie, nie. kompletnie. Jedyny skandynaw, którego czytam tak naprawdę, to jest Hokan Nesser, którego mhm. kocham. <S々> i, ale to w zasadzie, to w zasadzie, to w zasadzie tyle. Amerykańce, Brytole, prawda, tam nie wiem, no Michael Connelly, mm -hmm. tak, albo Peter Robinson z, 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 z Brytyjczyków, albo Rankin, tak. Lee Child oczywiście, tak, który w zasadzie jest Anglikiem, ale jest 400 razy bardziej amerykański od Trumpa. I tak dalej, i tak dalej. Ale, ale, ale to, no to mam tych kilk, kilka takich, tych, swoich, swoich, tych no, koni, na, na które stawiam, na które stawiam, tam, na tych moich wyścigach, i tyle. Panie Maryszu, a jak byśmy tak spojrzeli na, na to, w jaki sposób ewoluował Rudolf Heinz przez te 13 lat? Mówi pan, że troszkę z panem tak starzał się, dojrzewał. <noise> Może nie do końca, ale to nie jest proste, bo, bo ja się nigdy nad tym jakoś specjalnie nie zastanawiałem, muszę powiedzieć. To znaczy, nie wiem, czy mój bohater na wyjściu jest bardziej, że tak się wyrażę, zgorzkniały niż na wejściu. No, ta depresja, która. Pewnie tak, pewnie tak. Przechodzi tutaj, no akurat. tak, pewnie, pewnie generalnie, pewnie generalnie e, e, tak. E, ale umówmy się, od początku to nie jest raczej. Wesołek. Prawda? Wesołek mm. i tego, no, jakiś, jakiś ten stand specjalny, tak. Choć niewątpliwie przynajmniej starałem się, żeby był obdarzony jakimś zgryźliwym poczuciem humoru i przez nieco takie yy, ironiczne, i, i tym ironicznym spojrzeniem swoim patrzył yy, z tego właśnie ironicznego dystansu na, na rzeczywistość i na, e, e, i na świat. E, yy, yy. Ale, ale, ale to jest raczej powiedziałbym pewna, pewna z, 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 zmiana barwy niż, 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 niż jakiejś zasadniczej tonacji, prawda? Z jakiejś takiej właśnie wesołej, wesołej na. Na, 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 na smutniejszą, to w ogóle jest dość, dość me, 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 melancholijne zwierzę ten, ten, mój, ten mój bohater. No chociaż on ten... bardzo ładnie zmienia się w trakcie całej tej powieści, jednak wychodzi z tej smugi cienia, z depresji, z ksanaksu, powolutku. E, życie zaczyna mu smakować, e, że... a, chyba nawet się godzi, że Pocahontas niestety już do niego nie wróci, chociaż nie wiem, czy się godzi. Ja też nie wiem czy się godzi. No, autor nie jest od rozstrzygania problemów bohatera. Tak, bohater ma swoje Ale my bo... możemy się w to zabawić jako czytelnicy. Ale ja jako by tak powiedzieć czytelnik pierwszy mojej książki w to bawił się nie będę. Natomiast nad... zostawiam to państwu, zostawiam to państwu. Tego rodzaju, tego rodzaju zabawy. Literatura powinna być sferą niedopowiedzeń, no Bo właśnie właśnie. właśnie to, to też jest coś, co mnie jest jakoś tak odstręcza, też i od polskich kryminałów, że od czasu do czasu bohaterowie muszą sobie zrobić jakieś resimne. I na przykład opowiadają sobie. To, co już wiedzą, o, o, to, co już ustalili i to, co już wiedzą. Choć nie ma żadnego powodu, żeby opowiadali o tym, co już ustalili i już wiedzą. Ale najwyraźniej, najwyraźniej autorzy dochodzą do wniosku, że głupiemu czytelnikowi trzeba zrobić od czasu do czasu takie podsumowanie, co on tam do tej pory się. Czyli jakby wątpią w inteligencję, tak? Odbiorcy? Żeby, żeby się dowiedział, albo sobie tak założyli tego odbiorcy, albo piszą dla takiego odbiorcy. Ja czytając tę powieść miałam jakieś takie nieprzeparte odczucie, że dużo jest tym razem panu w hańcu. No jakby to, te tropy są oczywiste granie w zespole, karate, a pewnie jeszcze parę innych tropów można by poszukać. Ja wiem, że zawsze pisarz też siebie trochę wypisuje. No, czy ja, czy ja wiem, może, może tak, może tak, może, może para, paradoksalnie. Paradoksalnie to jest taki Heinz, który jest jakoś tak najmocniej sprzężony z jakąś. mimo że dzieje się w roku 2015 akcja tej powieści, to mam wrażenie, że on chyba jest jakoś tak najbardziej sprzężony e, z. E, mm, jakby to powiedzieć? No Najprościej politycznie, mm -hmm. najbardziej sprzężony z tym, co się, co się u nas dzieje. Zupełnie trochę niespodziewanie, niespodziewanie w, 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 wyszło mi na to, że chyba największą taką e, liczbę. Jeśli to można tak nazwać, powieściowych komentarzy politycznych zawarłem w tej powieści. Tak, ta, 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 w stosunku do. W stosunku, no, pojawiają się konkretne nazwiska, na przykład prezydent Andrzej Duda, tak? no, ale to chyba pierwsze wybory wtedy. Ale, ale prezydent Andrzej Duda pojawia się właśnie w bardzo. To nie chodzi o to, że pojawia się prezydent Andrzej Duda. Chodzi o to, że prezydent Andrzej Duda pojawia się w bardzo szczególny sposób w tej powieści. Mianowicie mój bohater jest. W ciężkim stanie, z, po wielomiesięcznej depresji ląduje w tym szpitalu i nagle widzi w tym szpitalu jakiegoś faceta i pyta się, jak kto to jest, a tam mówiła a to nowo wybrany prezydent właśnie. To? Dwa, dwa, dwa dni temu wygrał, wybał mi pierwszy raz widzę faceta na oczy. E, 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 no i takie komentarzyki tutaj są do, 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 do e, e, rzeczywistości. Nie chodzi o to, że bo znowu no literatura to jest literatura to nie jest publicystyka I to nie prawda? jest polityka to tak, nie jest tak tak pan się może bawić w jakieś więc więc trzeba szukać innych narzędzi do opisu tej, tej rzeczywistości tej rzeczywistości e, e, politycznej e, albo jak prawda bohaterowie rozbawiają ze sobą e, e, czy u nas nastąpi wielki wybuch terrorystyczny itd., itd., i tak i tak główny bohater mówi że jednak nie przeceniałby istotności i rangi naszego kraju żeby Tutaj aż tak bardzo mieli pojawić się tacy co tutaj tego. Będą różne rzeczy, różne rzeczy wysadzali. No więc tego rodzaju drobiazczki. Ale przykład. zresztą pan wszystkie powieści jakoś. No są tak, ukontekstowione. Ale, tu, ale tutaj, tutaj jakiś ten ząb, że tak powiem, we mnie tego, takiej tego, do, do, doraźności politycznej jest, jest na przykład większy niż, niż, niż gdziekolwiek indziej. Zupełnie, z kolei, zupeł, coś, co. co, co i, I to mnie trochę, za, jakby to powiedzieć, gdy to napisałem wszystko i uświadomiłem sobie, że jest sporo tego rodzaju takich drobiazgów, to aż sam byłem zaskoczony. To znaczy, w tym sensie byłem zaskoczony, że, 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 że te, te, tego pisząc, aż tak nie kontrolowałem. Natomiast bardzo dużo jest tutaj takich różnych mm. fragmencików, które ja nazywam rozmowami zwykłych Polaków. Mm -hmm. To są takie różne. Y jak takie kupleciki, takie intermeca, które się pojawiają i które w gruncie rzeczy z punktu widzenia fabuły nie mają większego znaczenia. To znaczy, gdybym, gdybym ja naprawdę był takim rasowym pisarzem kryminałów, takim akcja, 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 prawda, no to bym to, to inaczej bym to, to wszystko pisał. Do niczego nie byłoby mi to, to e, 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 potrzebne. A lubi pan sobie tak pozbierać właśnie historyjki, które pan słyszy? jedzie pan. Na przykład Intercity z Warszawy do Gdańska. Tak, no nie wiem ale, jak teraz, ale, ale generalnie pociąg jest pełny. Gdzieś ale, tam każdy coś opowiada, no, szepcze. Nie, pociąg, Czy pan to magazynuje. Po, po, pociąg był pusty dzisiaj. Takie czasy, że pociąg był y, pusty, ponieważ zakładałem, że ten pociąg będzie pusty, więc niczego nie podsłucham, niczego nie Nie, Ale to jest wyjątkowa sytuacja. Zazwyczaj one są raczej. Raczej tak, ale że niczego nie podsłucham, niczego nie podpatrzył, to nawet wybrałem sobie podróż razem ze Stefanem i jego myślami w strefie ciszy. Y, 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 <laughs> Więc tym bardziej nic nie, 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 nie podsłuchałem. Jedyne co zwróciło moją uwagę to, że w wyświetlanych reklamach kwestia przewozu psa i kota kontenerami ciągle była określana. Te zwierzęta były określane jako pupile, że, że tam zadbaj o swojego pupila. E, 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 nie wiem, czy to jakieś natręctwo, czy ten ktoś, kto to tworzył, uparł się tam, żeby te, to pupil ciągle się tam pojawiało. Może jakieś badania psychologiczne prowadzą i dopiero się okaże, po co to wszystko, po co to wszystko było. Trochę byłem zmartwiony tym, że rogatek, taki nosorożec tam od kolejowego ABC, ma maseczkę, ale już na przykład chłopczyk, dziewczynka nie mają maseczki. A rogatek, nosorożec, ma maseczkę. Przepisy trochę... są niejednoznaczne. No, panie trochę, się no. trochę się zdumiałem, że PKP poleca podróż do 400 destynacji. Nowe e... słowo, tak? Ktoś tak. Tak, Destynacja tak. to rewelacja. Destynacji, tak. Zauważyłem, że też słowo benefit jest ostatnio dość popularne. Dość uczymy się, tak? No tak, ale to mówię, to są lingwistyczne historyjki, które ja sobie tam dzisiaj tam prawda, wychwyciłem, ale także pod, dzisiaj podsłuchał coś, to nie bardzo. Ale opowieść z Gdańska, opowieść z Gdańska którą wykorzystałem w, w powieści, którą sprzedał mi. Nasz doskonały kontrabasista zespołu Zgniłość, Maciej Sadowski, o, o, osiadły w Gdańsku. Pozdrawiamy Macieja bardzo serdecznie. Macieju, na pewno będziesz to oglądał zapartym tchem. Wiem o tym i w związku z tym usłyszysz swoją historię. A historia ta z grubsza jest taka: Maciej mówi tak, odprowadzam młodych do przedszkola. Idę potem do sklepu zrobić zakupy spożywczego, wychodzę, a tam jakiś starszy osobnik coś gm gmera przy moim rowerze. Ja podchodzę i panie, co pan robi? A on wbija kciuk w siodełko i mówi, twarde. Mówi, mój wnuk też rower i tylko rower. I co? A... Żylaki odbytu już ma. I naciska znowu i mówi, Twarde. Kupię mu takie. No więc wykorzystałem od razu tę, tę, tę historikę. Chociaż z punktu widzenia przebiegu fabularnego nie ma ona absolutnie żadnego sensu. I mówię tego rodzaju kupleciki, mowę zwykłych Polaków. Tutaj wykorzystałem, przyozdobiłem ją, tę, tę kryminalną historykę. No, I już. już. Panie Mariuszu, czy pan wiedział, że to będzie sześć książek? Nie. To się gdzieś w pewnym momencie wypala. Myśli pan sobie, że już nic o tym bohaterze ciekawego pan nie opowie? Nie, to nie jest nawet kwestia wypalenia, tylko to jest taka kwestia, że. No jakoś tak uznałem, że to jest ten moment. Mm -hmm. O, tak powiem. Uznałem, że to jest ten moment. Całkowicie intuicyjnie. Tu nie było żadnego założenia. Jakiejś kalkulacji. Tam, Żadnej kalkulacji. Pisząc e, p, pierwszego hańca w ogóle nie miałem e, e, jakiejkolwiek świadomości, e, ile tych powieści, powieści e, e, powstanie. Zakładałem, że powiedzmy ze trzy, tak. E, no, potem się napisało kolejną, potem kolejną. Ale w pewnym momencie przyszedł taki, 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 przyszło takie coś, co, co, co do, do mnie i to coś mi powiedziało, wiesz co, to już chyba trzeba skończyć z tym, z tym bohaterem. No bo potem będziesz musiał pisać. Bo za chwilę staniesz się już całkowitym zakładnikiem tej postaci. Mm -hmm. no. Będziesz musiał pisać dziesiątą historię z nim jedenastą, dwunastą, osiemnastą. No, no, no po co ci po, po co ci to będzie jak e, e, serial e, tak Który ma niekończące znaczy mało, się sezony, mało tak? tego no wracając do pytania wracając do pytania jak to, jak to jest to znaczy czy ja jestem tym powieściopisacz ja czy ja jestem kryminalista tak jakby w tym w tym wszystkim no to ja bym powiedział w taki e, 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 sposób że właśnie e, ten gorset autora powieści kryminalnych też troszkę mi przeszkadza tak no bo gdy Napisałem powieść poprzednią, około Półdocy, która jest jazzową powieścią, dziejącą się w 1969 roku w Warszawie. To z uporem godnym lepszej sprawy mój wydawca sprzedawał tę powieść jako powieść kryminalną. No tam jest oczywiście jakiś wątek kryminalny, ale nie przesadzajmy, nie jest to wątek decydujący najważniejszy i najważniejszy i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, Czyli że troszkę... ta szuflada po prostu pana no tak, ogranicza no w jakiś tak, sposób. No, no tak, no. Ale muszę powiedzieć, że się pan bardzo ładnie rozstał z całą serią. Mm. Bardzo mi się to podobało, że na końcu każdej powieści poświęca pan jednak troszkę czasu i no, takie godne rozstanie, tak? No. Powiem tak, powiem tak. Oczywiście, gdy człowiek kończy ze swoim bohaterem powieściowym, a jednak trzymam się tego, że autor w stosunku do bohatera powinien być bezwzględny, prawda? To znaczy bezwzględność polega na tym, że ja nie jestem odlubienia mojego bohatera. Niezależnie od tego, że możemy mieć jakieś cechy wspólne, tak? No, no bo, bo nie ma co ukrywać to, czego uczą nas na studiach polonistycznych, i nie tylko, że między autorem a bohaterem nie ma żadnej relacji, prawda? albo bohaterem i narratorem nie ma żadnej. Relacji. To jest oczywiście z punktu widzenia teorii literatury prawda, natomiast z punktu widzenia praktyki powieściowej ta rzecz wygląda zupełnie inaczej. I to są jakby dwa zupełnie inne jakby spojrzenia na to, na to wszystko. Natomiast, tak czy siak, niezależnie od tego, że ten bohater jest nasycony pewnymi moimi czwartorzędnymi cechami. To ja nie jestem od tego, żeby go lubić, żeby się z nim jakoś tam szczególnie utożsamiać, zżywać. Ja z moim bohaterem nie, ch nie chodzę na piwo, no. no ale e, jednak jakiś e, związek emocjonalny, kiedy pan tyle lat tworzy tę postać, to, to, to czy, czy tak można tak na zimno zupełnie bez... A to za to chwilę, okay. to chwileczkę, mm -hmm. chwileczkę. Bo od tego, żeby mieć taki kontakt emocjonalny i chodzić z moim bohaterem na piwo, to są moi czytelnicy. Mm -hmm. Bo po, po to się tworzy postać literacką, żeby właśnie no, czytelnik jakąkolwiek empatię, niezależnie od tego, czy to będzie sympatia, czy antypatia, ale niech to nie będą letnie uczucia, tylko będą jakieś wyraziste uczucia. Niech odczuwa względem mm -hmm. tej, tej, tej postaci. Tak? Ja, jako autor, mam stawiać mojego bohatera w kłopotliwych położeniach, kłopotliwych sytuacjach, tak? a nie mu matkować czy ojcować, mm -hmm. bo właśnie, jeżeli będę to robił, no to, 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 to flaki z olejem no, i to, to mdławe będzie, e, będzie e, wszystko. No więc starałem się tego unikać. Ale, ale, ale. Druga strona medalu jest z kolei taka, że gdy się kończy z takim bohaterem, no to wiadomo. Autor, bezwzględna istota, przychodzą mu do głowy różne tamtego, a poćwiartujemy tego hańca, a tam wrzucimy go do wart palonego, a zrobimy z nim to albo to, a i tak dalej, i tak dalej, prawda. E, no ale przychodzi co do czego? I tak rurka mięknie nieco, nie, nieco, nieco człowieka. Szkoda człowieka, prawda? No, tak, szkoda, żeby dwafną go od razu. No szkoda człowieka, szkoda człowieka, prawda? Nie mówiąc, że oczywiście gdzieś odzywa się jakiś taki, taki taka, taka chytrość rozumu. Która mówi: No dobra, to skończysz z nim, ale przecież możesz być poproszony przez wierne grono czytelników, żeby on jeszcze powrócił. A jeżeli to wierne grono czytelników zostanie dodatkowo wsparte przez szczodrobliwego wydawcę, który przedstawi bardzo interesujący kontrakt wydawniczy z wieloma zerami na końcu, ale nie na początku, to. A skoro Sherlock Holmes mógł powrócić z szczeluści wodospadu Reichenbach, prawda? To może i Heinz mm, mm, i tak dalej, i tak dalej. No więc różne, różne chytre myśli chodzą, 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 chodzą e, 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 po głowie, które ostatecznie powodują, że człowiek rozstaje się z tym swoim bohaterem, tak jak się Rozstaje. Jakkolwiek mam poczucie, że w tym przypadku e, rozstanie jest e, dobre, to znaczy. E, 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 jest w tym jakiś porządny górnośląski los, o tak bym, tak bym powiedział względem tego, co, co, co tutaj um, dzieje się w, w ciosie kończącym i jak to się, się zamyka. No i żeby może dopowiedzieć tę sprawę do, do, do końca. To naprawdę jest cios kończący, to znaczy niezależnie od tego mojego tutaj, y, tych opowiastek o szczodrobliwości wydawcy i tak dalej, i tak dalej. Y, I mimo, to, że Heinz żyje, bo to informacja z ostatniej chwili, y, no, ma się nieźle. Ale, ale, ale mimo wszystko, ale mimo wszystko to jest naprawdę ostatnia powieść. To jakbyśmy to, używając określenia w karate? To domy. O właśnie. To domy, cios to domy. kończący. Ale w tym sensie, ale, ale nie taki, że tak powiem, cios kończący, ale nie taki, który. Dobija bohatera. Dobija, że tak powiem, tego naszego bohatera. E, na, na, natomiast, natomiast tak napisawszy i ochłonąwszy te dwa tygodnie już po tym, jak ta książka powiedzmy się ukazała, e, to naprawdę powiem tak. Nie, nie, nie. nie nie będzie żadnych powrotów spektakularnych, nie będzie żadnych comebacków, nie będzie tego zespołu Scorpions odbywającego 40 pożegnalną trasę koncertową e, 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 i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę, to jest naprawdę e, 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 koniec. Nie można robić z gęby cholewy. No, człowiek powiedział, że pisze ostatnią książkę, to pisze ostatnią książkę. No powiedział Mariusz Czubaj. No. Człowiek powiedział, że to ostatnia część. Panie Mariuszu, ja Myślę, że poważnie chcemy chyba wszyscy panu podziękować za kawał świetnej literatury. Zresztą nagrody wielkiego kalibru o tym świadczą. Marek Krajewski mówi o panu, że jest pan klasykiem. A to nie są słowa rzucane na, na wiatr i pozwoli A pan, już, że trochę. ja już do Doliny Charlotte się wybieram. Po o, Poli. super! Ale co będzie pan grał czy oglądał? Jako klasyk się wybieram. na takie literackie. Nie, na no, dinozaury, tak. Może, może tam zrobią tak, jak tego. Tam jak, 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 jak na Woodstocku czy, czy na Openerze są te literackie takie te, to może w Szarlocie <grym> zrobią i będą taki dinozaurę. Ja, ja chyba jednak wolałabym pana zapraszać. posłuchać. Ale, ale wie Pani, co ja sobie uświadomiłem? na no, instrumencie. No, co ja sobie, co ja sobie uświadomiłem ostatnio? Ostatnio uświadomiłem sobie, że generacja autorów, która tak wkraczała, że tak była kolejną falą Krywidału, tak mniej więcej gdzieś 7 lat po, po nas, po nas Babdaby Ślizgbunta, Miłoszewskiego, Marcina Wrońskiego, Kaśkę Bonderyśka, Ćwidleja, no, Marek, mówiliśmy o tym, krajski jest nieco, nieco starszy i bardziej tutaj jeszcze zasłużony, a ta nowa generacja, która gdzieś wkraczała około 2013-2014 roku, Remek Mróz, Aśka Opiat Bojarska, mm -hmm. Kaśka Puzyńska, oni za chwilę będą dinozaurami. Oni za chwilę znajdą się w Dolinie Szarloty, bo teraz właściwie jest jeszcze, już wstępuje nowa, nowa generacja autorek i autorów, dla których tamci to jest po prostu jakiś taki ten zdziadziały, stetryczały punkt odniesienia. Ale w Dolinie Charlotte to chętnie bym Pana zobaczyła, tylko w roli grającego, a nie, nie piszącego. Nie radzę Pani, stamtąd trudno wyjeżdżać. O nie, byłam tam. Trudno uciec. Trudno, Bardzo ładne miejsce, trudno, będę się spierać. Trudno się dostać, a jeszcze trudniej się wydostać, więc ja bym naprawdę Dobrze, cztery, to razy, tutaj. cztery razy się zostaniemy Zostańmy tutaj na bujanym fotelu, niech Panu będzie. Dobra. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan Mariusz Czubaj, a ja przypominam, że można śledzić na naszych stronach internetowych biblioteki i bibliotecznego Facebooka oraz oglądać festiwalowe wideo. A jak Państwo słyszą, naprawdę warto. Dziękujemy.